A najedz się przy okazji. Dobra. Potki mam. O, podkładam, tylko też u siebie jakieś rzeczy. Ja mam jest ready. Podkładam jakieś sadzonki, jakieś. Ty, ale wiesz co, tarczę, nawet jeżeli nie chcesz jej używać, to sobie włóż to w miejsce akcesoriów. To da ci 4 armora. To i tak kurw, i tak kurw. Dobra. Gotowy? A, musi być noc, no to chodź spać. Ej, ale wiesz co, może najpierw prześwietlajmy to mocniej? Ja tam już chodziłem, rozświetlałem. Tak? A, no dobra, no to idziemy spać. Fajnie, że da się spać, wiesz, w każdej chwili. To mi się podoba w tej grze. Znaczy możesz przespać całą grę, nie? Teoretycznie tak. Dobra, wieczór jest. Chyba wstawać mi się nie chciał. Oj, nie trzeba drzwi otwierać, on sam przechodzi przez te drzwi. Fajnie. Trochę ma HP. Nie jest ciężki. Pod wami tylko hituje, to ja go mogę napierdzielać. Dawaj go z wielkiego miecza. O, robi jakiś atak. I portale trzeba zamykać, pamiętaj. Walgo na pyskę, zamknij portale. Nie, wiesz co, ja jednak postrzelam trochę, bo... O kurde, jak on ci zhitował. Co on ci tyle zadaje? Mi wali po 3, 5. A, aktor. Dobra. Właśnie, nie wiem. Jednak chyba złote itemki trochę dają. A ty nie masz potek, żeby sobie je ten używać? Mam, tylko nie miałem ustawionych tym wymarzeń. O. A mi to na przykład zadaje 8, nie? No to mi 5. Nawet ten pec pomaga. Chyba kolejną fazę złapał. Serio, mi w ogóle nie boli. O, czekaj, siła wiatru, sztabka domicznego, ognisko coś tam. Już ci pokazuję, przepraszam. Ty masz osobny, czy... A nie wiem, ty dostałeś coś, czy nie? Siła wiatru, ognisko przywołania... No, sztabka masz, demoniczna? Demoniczne serce i... Co jeszcze? Sztabka demoniczna masz, czy nie? Nie, nie mam. Tylko 3 przedmioty dostałeś? Mhm. No to ja 12 sztabek demonicznych dostałem, jeszcze to masz 6. Wow. Ty to na trwale zwiększyło mi żyć. No, do 200. Hej, dobra, ciekawie. Magik. Tylko potrzebujemy chyba lepszych broni, żeby go nawalać jak najmocniej. Bo musimy pewnie trochę tego, tych sztabek demonicznych pofarmić.
Takie mam wrażenie. Dobra. A tak zapytam, nie? No. Ile jeszcze progresu dzisiaj planujemy zrobić? To zależy, ile masz czasu, bo ja mam akurat sporo. Nie wiem, ja to czasu mam dużo, ale też urfy. A, no to jeszcze ze pół godziny takiego. No, okej. Okay. Dobra, oddaję mu to zadanie. Pudełko śniadaniowe i monitor 44. Dobra, dostarcz odnóża pająka. Upuszczenie przez czarnego pająka jaskiniowego w śnieżnych jaskiniach. Jakiego pająka? Czarnego pająka. Ty wiesz, że te NPC-ty można ulepszać? Przedmioty im dawać można. Ty teraz żałuję, że trochę... trochę porozwalałem tych miedzianych. A czemu nie biały pająk? No w sumie... Śnieżny biały pająk powinno być. 232. Czemu ty nie waliłeś tego bossa w ten sposób? No właśnie, chodzi o to, że teraz wszedł krytyczny. Aha. Dobra, dawaj jeszcze raz. Trochę chujowe miejsce. Wiem. Jak będziesz mi dupę osłaniał, to będzie git. No weź, to jest już aż normalnie easy. Zostajesz sobie tu i masz wyjebane. Ty, ale w chałupę to ty mi nie wal, gnojku. Uuu, 30 mi zadał. Jak to, czy ty już umierasz? Czy mi się wydaje? Naprawdę? Już masz teraz 200 HP. Ej, w chałupie mi się zrespił portal. Nie wiem czemu ja tak obrywam. Zobaczę, co daje zaraz złoty set tak na maksa. Plus 3 do bonusu zbroi. No ja stoję i go walę po prostu. No ja tu jakieś uniki robię. I zbieram kamienne strzały chyba twoje. Au, 32 mi zadałeś w gnojku. Jak ja już palę papierosa w trakcie walki, to już musi być easy. Dobra, co tu wyleciało? Dawałem ci wtedy 6, prawda? Wyleciało, a znów 12. Masz 6. Magiczne ognisko. No mi też to właśnie wydropiło, chciałem ci powiedzieć o tym. Zwiększa uszkodzenie magiczne. Uuu! Ej, to jest fajne. Większe DPS-y. A to jest na samo, no to jest magiczne. Ale masz niemagiczne i magiczne 20. Ja szczerze, może swój domek powiększy. No raczej. Tak minimalnie, tak tyci. Ja bym w twoim miejscu rozbudował się tak jak ja. Na przykład po drugiej stronie tego jeziorka. Dobra. Team Rybak. Dołączę do twojej osady za 314 monet. I myśleć. Dobra, wezmę go w razie czego. W sensie jak po drugiej stronie tego, że tutaj? Mhm.
Dobra, wziąłem go. Co z tym kurwa plakatem chodzi? Te ściany, gdzie ty tworzyłeś? W workbenchu. Dobra, ja się już wyprowadzam od ciebie. Zabiera swoje towary i nie. Tak, jak chcesz, to tu masz cztery ścianki jeszcze, niepotrzebne. I tak by the way, okradłem cię. W pewien sposób. Dobra, idę tutaj walnę takiego kloca do mi, będzie git. Mogłeś się z tym klocem powstrzymać. Dobra, przepraszam. Prostokąt. To już lepiej faktycznie. Tutaj tak naprawdę każdy jeden tylko daje jakiś inny perk. Ciekawe. Weź sobie rozwal tutaj całość. To cały domek? No, będziesz miał surowce. Czekaj, chodź. Co ty mi dałeś? Skrzynkę wyrzuciłem. Dobra, przyda się. No to co, rozbiór całego domu. No będziesz miał dzięki temu surowce. Dobra, sortowanie. Crafting. Zobaczmy, co się robi z tej demonicznej rudy. Przywoływasz pustki. Demoniczny napierśnik. Tylko potrzebujemy odłamu pustki. Ale demoniczne przedmioty można już teraz robić. Stanowisko pracy. Demoniczne stanowisko pracy. To jest to. Ej, dobra, i można w sumie mieć i tak dalej przerabiać na demoniczne sztabki. Ej, to jest spoko. To jest bardzo spoko. To mi się podoba. Jak jakoś to się podłogę zbierało, czy? Chyba kilofem. Nie, bo właśnie kilofem nie mogę. To może łopatą, czekaj, zobaczę, czy jest łopata. Mam tu jakąś mieć, czy nie mieć? Mam tu jakąś mieć. Miedziana łopata. Zaraz ci powiem. Kurwa, jaki kloc. Ta łopatą. Mogłeś się powstrzymać z tym kloc. Biorę z ciebie przykład. Jak to tam przybył? Stan, wędrowny kupiec. Ej, ale wymierzone, akurat mogę tu jeszcze postawić ściany i się w tym, w ogóle zamknę w tym klocu. Mogłeś się już powstrzymać. O, dobra, już prostokąt. No klota to ty masz wielkiego. Brzuch debiko. Aż tak? Aż tak. Ale kolega, ta Deviko już śpi. Deviko zawsze śpi.
Dobra, mam dla ciebie 26 sztuk. Masz. Panie kupcu, ma pan coś, czy nie? Nie ma pan nic. Mapa lokalnych piratów, co mówiłeś, Lina. Mózg na kiju. Mózg. Ej, przywołańca można tutaj przywołać. Sakiewka z miksturami, sakiewka z amunicją, czapka błazna, aktor coś dla ciebie, koszula błazna też dla ciebie, buty błazna. Idę po kasę, będę kupował. Specjalnie jeszcze pod dom dostawę zrobić. Nie, kupię dla siebie. O, no to coś dla ciebie. Najpierw kupię mózg na kiju, bo jestem ciekaw co to jest. Zobaczymy, czy mi starczy na błazna. Bo gratulacje, przywołałeś kawara. Starczyło mi na wszystko. Ale się ze wszystkich monet wyjebałem. Wow, mam zombiaka. Dzień dobry panu. Ale co pan tu robi? Błazduje. Na herbatę nie wpuści. Ty mnie wypuściłeś, ej. Ej, ale mówię o tym gościu, który stoi od ciebie tam od roku pod drzwiami. A. Chcę odwiedzić twoją chatkę. Powiedzieć dzień dobry, jak dzień mija. Ej, demoniczny miecz jest zajebisty. Jest diabelnie dobry. Kilo zrobiłem. Ale przepiękny ten dom. Nie, co to było? Przywołuję przerażającego pająka. Musi być użyte w jaskini śnieżnej. Królewskie jajko. Dużo przywoływania. Przepiękny dom. A, i tą mapę lokalnych piratów można zrobić z fragmentu mapy. Położenie -1, -1. Ciekawe. Czapka pustki. Bluszczowe rzeczy, matko, krwista salwa. Skąd wziąć odłam pustki, ty mi powiedz? No, nie wiem. Pojęczy hełm, to miałem, pamiętam, wtedy na tym sejwie. Czekaj, ile tamten odcinek zrobił? 500? No, jakoś tak. Komentarze chyba 0. No, ale dużo, dużo wyświetleń. No właśnie, to jest dziwne w tych twoich odcinkach, że tak siedzisz, nic się nie dzieje. Ty, no, ale takie odcinki są najlepsze, bo jeżeli ktoś sobie to ogląda tak na chillku, nie wiem, coś sobie robi przy okazji, nie wiem, gra czy coś. To, i obiad. Tak, to takie w sumie nikt mu tam nie brzęczy nad uchem. Ja się mnie tak właśnie zastanawiam, czemu tak, wiesz, losowo jest o... Nie wiem, tego ci nie powiem, bo nie mam pojęcia. Nie, w sensie, popatrz, jeden odcinek, 500, drugi już natomiast ma 30. Znaczy wiesz, to jest akurat magia YouTube'a. Au, zombie bigo. Ło, dobra, to już teraz fajnie wali. Robię bossa. To sobie rób, a ja będę sobie robił bazę klocza. No tak, i ty sobie weźmiesz ten, kasę. Czy kasę, no przedmioty. Oczywiście. To było te firebole mi tam do bazy wlatują, dobra, będę unikał. Świetne budowanie masz tam. Buduję i unika przy okazji ataków bossa, kurwa genialne. Dodatek adrenaliny. No, jeszcze pierś z kaczki mi wyleciał. O. Dobra, teraz mogę ci pomóc. Ja już 70% zbiłem, do 70. Żeby nie było, że nic nie robiłem, nie? Ja tu błaznuję, a ty mi przeszkadzasz.
dam przy okazji NPC-towi miecz. A nie mogę chyba. Mogę. Dawaj to. No czemu on tu do mnie przyleciał? U ciebie jest? Do mnie przyleciał, chciałem sobie pójść pościnać drzewka. Panie, tak to my się nie będziemy bawić, masz ze mną walczyć. Powiedziałeś, że przeszkadzam, to poszedłem. Ale to chyba on zrozumiał do siebie zbytnio, wiesz? O, 25 HP mam. Dobra, bo się zrobiło niebezpiecznie. Kurde, no bez jej, tyle HP mam i tak w dupę dostałem. Aktor, dobijamy dziada. Dobra. 6 sztabek, panie, dla ciebie standardowo. Okej, idę ścinać drzewo. Dostałeś dystansowy ognisk? Okej, no. Uszkodzenia z broni dystansowej o 20. Ale zmniejsza pozostałe uszkodzenia o 20, to słabe trochę. I z tego da się coś kraftować jeszcze, z tego co widzę. Ale to jest słabe. To już nie wiem. Z utwardzonej tarczy mogę zrobić utwardzoną tarczę, ciekawe. Wiesz, że z drewna możesz mieć drewno. Wow! Nie wiedziałeś tego, prawda? No, nie spodziewałem się. To żeś mnie teraz zaskoczył. A wiesz, że mając kolegów i masz kolegów? No nie, to tak nie działa. Ja mogę chyba zrobić kolejny poziom, że tak powiem, siekiery. Mogę czy nie mogę? Mogę! Chcesz żelazną siekierę? Nie mam. Nie mam czy nie? Przecinek mam. Nie, przecinek mam. Nie, ukośnik mam. Nie no, tą siekierką to się bardzo fajnie ścina drzewka, powiem ci szczerze. No, parę tego to mógłbym sobie bazić tutaj zrobić taki fajny teren. Fajnie by to wyglądało, taki teren uprawny. Kombinujesz. Tak jak w terrarii. Aczkolwiek na pewno też będę sobie robił pole uprawne. Valheim referencja. Tak jak Joker referencja z Instantu z League of Legends, który można zobaczyć na Discordzie. Nie rozumiem, o co ci chodzi. O jakim ty mówisz incydencie, nie mam pojęcia. Też nie wiem. Nadal czekamy na streamy z League of Legends. Nie będzie. Jak to, a będzie 24? To zależy. Buczu będzie musiał wpłacić. Tylko wiesz, na czym tutaj ubolewam? Że jak kogoś uderzasz, to nie masz pokazane, że kogoś uderzyłeś. W tej grze? No. W sensie u mnie ja uderzam. No. I tylko widzę, jak jest liczba, ale nie ma takiego... Ja chyba widzę, powiem ci szczerze. Może w opcjach nie masz zaznaczonego czegoś?
Okej, opcje to... Kurwa, jestem ślepy. Ten magiczny ognisk, jak w jest napisane, zwiększa uszkodzenia magiczne o 20 i zmniejsza niemagiczne. Ale jestem baran. A co było wcześniej, jak myślałeś? Myślałem, że to zwiększa i to, i to. Nie doczytałem. No co ty, jeden niby zwiększa to, ale zwiększa też i wszystko. Nie zauważyłem tego. No cóż. Ciu. Co można zrobić ze słonecznika? Miksturki, nawóz, Ze słonecznika możesz wydobyć słonecznik. Trzymaj lewym, trzymając przy tym kilof. O ile się nie mylę, że tak jest. Bardzo możliwe. Zobaczymy, jak działają płyny. Wow. Ej, panie aktor, to ja tu nam jeziorko ładne zrobię. Płyny? Chemiczne jakieś płyny? Tak. No to już trzeba bazę przenosić dalej, bo chemia... Ej, no liquidy sobie robię, to i to zrobię, spokojnie. O nie, ale to jedno wiaderko na jedną kratkę wody, ej, to lipa. Wiesz tego... A to już będziesz się mógł wykąpać. No tą wodę będziesz czyścił tyle, że... Dam radę. Zrobię więcej wiaderek. To tylko 3 żelaza, już mam 5 wiaderek. Jeszcze kamie do jeziora, ty jo? Zaprosić. No i już mam. Ten jak się kurwa relaksuje. No, korzystam. Da się cię utopić, czy nie? Nie da się. Prawym utop. Dobra, ale myślę, że te 4 odcinki na razie wystarczą. Na pierwszy raz. No. Naszego posiedzenia głównego. No i tak jak z zomboidem pewnie narobimy zapasu i będziemy puszczać. Lama, która ma w skrzynkach. O kurde. Aha, berserk zbój zaklinania. No, fajne. O kurwa, wypadło mi coś. Nie. I tak nie wiem, jak tego używać. To tam... Też nie wiem, odłożyłem ci. Czarna magia. Dobra, no to kończymy. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was aktor oraz Shiro. Siema. Trzymajcie się. Hej.